Pokażę Wam teraz moją szufladę z przekąskami. Słuchajcie, właśnie wczoraj ją organizowałam i też zrobiłam film na TikToka. W ogóle zamówiłam sobie kilka produktów właśnie z All Nutrition, między innymi te kapsułki Beauty Rose All Day. Wzięłam sobie dwa opakowania, bo naprawdę widzę rezultaty, więc w końcu trafiłam na jakiś fajny produkt. No zobaczymy, jak będzie dalej. Zamówiłam sobie też te serduszka. Tutaj mamy taki smak bardziej już nugatowy. Naprawdę są rewelacyjne, słuchajcie, już miałam praktycznie wszystkie słodycze z All Nutrition i te serduszka są najlepsze ze wszystkich. Tutaj mamy też takie kokosowe, to są takie, słuchajcie, po prostu serduszka pakowane właśnie w złotkach, także naprawdę polecam Wam je. I tu mam, słuchajcie, też takie dwa opakowania z serduszkami, to są też pralinki, te są akurat z cynamonem, tutaj jest 8 sztuk w środku, one są przepyszne. I tutaj mamy takie z, nie wiem, czy to jest karmel w środku, czy co, chyba nie, bo tutaj nie ma napisane, że to jest karmel, ale tych akurat jeszcze nie próbowałam, ale te naprawdę cynamonowe, to jest po prostu sztos, słuchajcie. No i tak właśnie poza tym to tutaj takie batoniki różne w Dealsie kupiłam, te drożdżóweczki są pyszne z czekoladą Reese's, jakieś tam długie chipsy z Deals. Tu są moje ukochane owsianki z Lidla. I tutaj jest też taka czekolada Galaxy z Deals. Także to jest moja cała szuflada z przekąskami. Teraz słuchajcie, pokażę Wam resztę szuflad, ponieważ ostatnio też Wam pokazywałam w poprzednim filmiku właśnie, jak to zorganizowałam. Natomiast zaszło kilka, słuchajcie, zmian. Tutaj mamy szufladę z balsamami. Tu są wszystkie balsamy. Tu taka jeszcze miniaturka ze świąt mi została z Bath & Body Works. Tutaj mam samoopalacz jeden i drugi, takie balsamy w słoiczkach. Tam z tyłu są te cztery takie żele z Avon i takie mydełko z Balei z DM-u z Niemiec. Kolejna szuflada to są, słuchajcie, maski. Tutaj akurat się nic nie zmieniło. Maski, masażer, tam takie specyfiki różne do włosów. Tutaj idziemy dalej, mamy odżywki wszystkie, szampony. Tam jest taka seria od marki. Tam jeszcze są dwie odżywki z tyłu, bo tutaj już się nie mieściły. Zacinało się, jak otwierałam. No, i tak to wygląda. Tu mam wszystkie swoje peelingi. Te dwa tonówki sztuki właśnie kupiłam w Primark, jak ostatnio byłam. Tutaj mam skrab brzoskwiniowy, ten jest ze śliwką i z frezją. Tutaj właśnie mam też takie nowe płyny, płyn do wlania do wody, taki arbuzowy oraz taki slime brokatowy w kształcie puszki. Tego też, słuchajcie, będę na pewno robiła teścik na TikToku. No i wszystkie sole i pudry do kąpieli. Tutaj jest totalnie nowa szuflada, ponieważ tutaj włożyłam wszystkie swoje kolczyki. Następnie mamy moje paznokcie. Tutaj akurat się nic nie zmieniło, oprócz jakichś tam nowych zestawów. I ostatnia szuflada z mgiełkami. Tutaj akurat się nic nie zmieniło, oprócz tego, że kupiłam ostatnio w IKEA taką matę antypoślizgową, którą właśnie powkładamy do niektórych z tych szuflad, po to, że jak zamykamy, to po prostu nic nam nie jeździ. Wszystko utrzymuje się w jednym miejscu. Ja, słuchajcie, dzisiaj będę jechała w kilka miejsc, ponieważ chcę zobaczyć, co jest nowego w sklepach, na przykład na Halloween, między innymi w sumie na Halloween. No i słuchajcie, właśnie w poprzednim vlogu już Wam pokazywałam różne działy na Halloween, które już sobie zdążyłam zobaczyć w sklepach. Teraz już na pewno będzie tego troszeczkę więcej. Też chcę kupić trochę ozdób właśnie dla siostry do pokoju i również chcę kupić jakieś tam ozdoby jesienne dla siebie. A jeśli chodzi o mój makijaż, to wykonałam go w całości tymi kosmetykami, w sumie tą kolekcją właśnie od marki I Love Revolution. Tutaj, słuchajcie, mamy kosmetyczkę, palety, super właśnie olejki nawilżające do ust. Tą kolekcję Wam pokazywałam w moim też poprzednim vlogu. No i na TikToku oczywiście przed chwilą właśnie zrobiłam teściki, także też możecie sobie to zobaczyć. Ja, słuchajcie, idę ubierać kurtkę, buty, bo już troszeczkę zimno się robi i jedziemy. Zobaczcie, jaki raj halloweenowy. To jest fajne, na okno do powieszenia. Mamy też takie różne naklejki na twarze, balony. Zobaczcie, sztuczna krew. Co tu jeszcze jest? Jakieś takie figurki. Dzwoneczki. Zawsze były na święta, teraz są na Halloween. To też jest balon foliowy. Coś do włosów. Lizaki, zobaczcie, czarne lizaki, fajnie to wygląda. Takie tabliczki też są fajne, jak słuchajcie, ktoś na przykład robi takie, wiecie, przyjęcie halloweenowe. O, zobaczcie, balony. Te balony są bardzo fajne. Takie właśnie przezroczyste. Zobaczcie, to mnie mega rozśmieszyło. Możemy to włożyć do swojego ogródka, czymś pokryć, jakąś trawą lub liśćmi i po prostu sztos. Mamy też takie różne kieliszki z czachami. Zobaczcie, fioletowe, czerwone i czarne. Też są takie do picia. Dynki.
Co tam jeszcze jest? Słuchajcie, zobaczcie, takie kubki. To jest naprawdę ogromny bałagan. Tak Wam pokazuję, co tylko mi wpadnie w oko. Czachy. Ja na razie wybrałam takie dwie rzeczy. Słuchajcie, słomki z czachami oraz takie pająki. Jest też biżuteria, kolczyki i czarne soczewki, także super pomysł. O, jeszcze wezmę to. Taka jakby krew. Są też naklejki. Takie długopisy z unicornem. To tutaj nie powinno być, bo to nie jest halloweenowe. Hello! No i tutaj już w sumie nie ma nic halloweenowego. Tu jakieś takie pierdółka na urodziny są. Dobra, idziemy, słuchajcie, dalej. Te są mega urocze, zobaczcie. Takie natilajty pojemniki. Są też takie pomarańczowo-czarne. Ile one kosztują? 25 zł. Mamy też takie czachy, są też kule, która nie działa za dobrze. I zobaczcie, te mi się mega spodobały. Takie potrójne, z takim duszkiem fajnym. To jest, słuchajcie, już Wam mówię, za 95 zł. Mamy też takie dynki, coś takiego, takie listka różne. Tutaj jakieś tam ledziki. I też coś takiego z jeżem, takie jakby bombki do powieszenia. Co tu jeszcze jest, słuchajcie, już coś świątecznego, zimowego. Takie skrzaty. Ogromny wybór i też ogromny syf, słuchajcie, zobaczcie. Same kartony. Nie da się tam w ogóle przejść. Tu też są działy świąteczne i pokazałabym Wam je bardzo chętnie, natomiast no jakby nie da się tam za bardzo przejść, także może innym razem, tylko tak tutaj z boku widzę coś fajnego. Takie bombeczki. Także może, słuchajcie, innym razem. Teraz, kochani, idziemy do mojego ukochanego sklepu, jakim jest Action. Już nie byłam w nim, słuchajcie, miesiąc, także zobaczymy, co jest ciekawego na Halloween. Zobaczcie, jaki śliczny zestaw kul. Oczywiście biorę go, muszę go kupić. On jest za 18 zł, też mamy takie kule. Właśnie już takie mam w domu. Tu mamy dział jesienny, no i słuchajcie, już są święta, zobaczcie. Mamy świąteczne słodycze, kalendarze adwentowe. Piękne karty, takie 3D. Bardzo ładnie się tu prezentuję. I słuchajcie, zobaczyłam super maseczki. Oczywiście też wezmę do teściku na TikToka. Zobaczcie, maseczki w takich fajnych nadrukach. Bałwanek, święty Mikołaj. Już są ozdoby. To jest fajne, takie LEDowe płociki, bombki. Zestawy, które się bardzo opłacają, jeśli chodzi o cenę. Natomiast ja zawsze szukam takich, wiecie, bombek bardziej oryginalnych, jeśli chodzi o wygląd. Te z takim cicikiem są fajne za 4 zł. Naprawdę ceny bardzo niskie. I tu mamy Halloween. Nie ma to dużego wyboru. Mamy takie dynki LEDowe, jakieś tam kolorowanki. Tutaj zestawy do robienia. Takie kubeczki. Te ciasteczka, słuchajcie, są przepyszne. Także polecam Wam, bo naprawdę są rewelacyjne. Patrzę też, czy są kokosanki i są. Też one są cudowne w smaku. Te ciastka, słuchajcie, wyglądają bardzo apetycznie, także na pewno je wezmę. I te gumy, słuchajcie, wspomnienie z mojego dzieciństwa, także też na pewno wezmę dla siostry. I słodycze halloweenowe, takie oczka. Tu mamy też czekoladki Ritter Sport, ale one, słuchajcie, w środku wyglądają normalnie. To już chyba nie jest halloweenowa rzecz. Coś takiego. No, więc na razie jakiegoś super wyboru nie ma w tym Action. A w TK Maxie halloweenowe świece. Patrzcie, jakie fajne designy i też zapachy. Takie, wiecie, bardziej już ciężkie, ciepłe. Bardzo fajne właśnie opakowania. Takie z pająkami. To jest bardzo ładne i w ogóle jabłko z karmelem, jest na pewno ładnie, słodko pachnie. No, zobaczcie. O, to jest ta firma, którą Wam zawsze polecam, DW. Tu mamy też taką dużą, fajną. Naprawdę super, nawet wiecie, jako do wystroju po prostu wnętrza, żeby dodać jakiś halloweenowy akcent. Mamy też coś na święta, ten domek jest mega uroczy, piękny naprawdę.
Dobra, słuchajcie, jestem, no sami widzieliście wtedy, jaki był bałagan. Jak dla mnie oni mają za duże dostawy, słuchajcie. Te panie po prostu się nie wyrabiają, one naprawdę muszą to wszystko rozpakować. Tam jest za duża ilość tych produktów, muszą to wszystko poukładać. Do tego jeszcze w kasie była kolejka, więc one cały czas tam musiały w tej kasie siedzieć. Więc naprawdę współczuję im, że mają takie warunki pracy. Teddy wydaje mi się, że przesadza z ilością produktów. Tak naprawdę większość rzeczy wiecie, idzie na zmarnowanie, nikt tego nie kupuje, także szkoda gadać. Ale słuchajcie, wzięłam kilka produktów, na przykład wzięłam takie słomki właśnie ze szkieletami za 10 zł 5 sztuk. Oczywiście później możemy te słomki wymienić, zostawić sobie te szkielety, tak żeby właśnie to się nie zmarnowało. Możemy po prostu tam włożyć inne słomki, które będą takiej samej grubości. Moja siostra właśnie chciała w tym roku sobie urządzić swój pokój na Halloween, także wzięłam jej takie pająki za 10 zł, 4 sztuki, nawet żeby kogoś wystraszyć, słuchajcie, fajnie. Tutaj wzięłam też coś takiego, ja zawsze lubię takie kombinacje, jakieś fajne rzeczy kupować. Właśnie to wygląda jak krew w szpitalu, także fajna też rzecz, to jest taki syrop. Ciekawa jestem, jak będzie smakował. Tu też dla siostry wzięłam. I takie, słuchajcie, pająki papierowe z takimi naklejkami właśnie, żeby to gdzieś przykleić. U siostry to na pewno przykleimy na jej szafie, bo ona ma ogromną szafę. Nie ryzykowałabym ze ścianą, bo to faktycznie może zedrzeć tą farbę. Muszę, słuchajcie, ciągle smarować usta balsamami, bo zawsze w okresie jesienno-zimowym mam bardzo suche. Ja już, słuchajcie, się nastrajam jesiennie, tak jak widzicie z tyłu już świeczka jest. No i właśnie byłam w Homendio, kupiłam piękne dwie ozdoby na jesień, już Wam je pokazuję. Homendio, słuchajcie, teraz wypuściło taką piękną linię stylizowaną na Alicy w Krainie Czarów i słuchajcie, zobaczcie to. Biało-czarna denika. Były takie kubki, były też takie kotki właśnie z tego filmu. Właśnie chciałam wziąć tego kotka, natomiast już nie miałam rąk, a też nie było, słuchajcie, koszyków, nie wiem czemu. Ani chciałam nic stóc, bo jednak wzięłam te dwie rzeczy. Słuchajcie, ona kosztowała 100 zł, więc no całkiem sporo, ale no jest piękna, więc wiem, że będę po prostu ją używać co roku. No i tutaj mam drugą denikę, ta już jest większa, biało-złota za 119 zł. No przepiękna, słuchajcie. Zobaczcie tylko, jak one pięknie razem wyglądają. No robię z tym miniaturkę na pewno. I teraz pora na action. Mam tutaj całą setę zakupów, więc zaczynamy. Słuchajcie, kupiłam tak, taki piękny zestaw bomb do kąpieli w takim morskim klimacie. W ogóle pachną pięknie przez to opakowanie. Właśnie super pomysł na jakiś prezent dla kogoś. Wzięłam też takie, słuchajcie, ciasteczka. Bardzo mi się spodobały. Ostatnio mam tak, że słuchajcie, naprawdę ciężko jest mnie zaskoczyć, jeśli chodzi o słodycze, a one wyglądają przepysznie, więc wzięłam. To jest pycha, słuchajcie, to są takie ciasteczka właśnie, jakbyście dosłownie upiekli sami szarlotkę w domu, więc to jest pychota. W ogóle ta firma Patisserie, powiedzmy, to jest chyba francuska firma, ona ma pyszne ciasteczka. Tutaj mamy kokosanki, które są takie fajne, mięciutkie, mokre. Kokosanka dla mnie musi być, słuchajcie, mokra. To jest najważniejszy wyznacznik dobrej kokosanki. Błyszczyk tęczowy na teścik na TikToka, już w sumie dużo osób go pokazywało, ale ja go w sumie nigdy nie widziałam w sklepach Action, więc teraz akurat był, więc wzięłam. Co tu dalej mamy? Słuchajcie, mojej siostrze wzięłam takie gumy, ja te gumy pamiętam z dzieciństwa, to był totalny szał. Tutaj mam jeszcze Arizonę, wzięłam dwa opakowania tej Arizony. To jest Arizona arbuzowa, ona jest pyszna, także polecam Wam. Słuchajcie, były też świąteczne rzeczy, tak jak Wam pokazywałam, więc kupiłam te dwie maseczki również na TikToka do teścików, są urocze. I tu słuchajcie, jeszcze w sumie kupiłam takie owsianki w Kauflandzie, one są bardzo dobre właśnie, czekoladowe. Także wzięłam 3 sztuki. No, także to moje całe zakupy. Ja jestem, słuchajcie, bardzo zadowolona właśnie z tych dyniek. Są przepiękne. Też, słuchajcie, planuję jechać w przyszłym miesiącu do Niemiec, zrobić jakiś tam przegląd spożywczy, słodycze, wiecie, na święta, jakieś kalendarze i tak dalej, adwentowe. Kocham zimę, już nie mogę się doczekać świąt. Dajcie znać, czy Wy też tak macie. Ja, słuchajcie, teraz się zabieram za dekorowanie, za ustawianie tych wszystkich ozdób, no i później Wam pokażę efekt końcowy, także to już będzie w przebitkach, a teraz się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, pa!